Dzień dobry Państwu. Bieżący rok jest rokiem szczególnym w historii naszej uczelni, ponieważ obchodzimy 20-lecie utworzenia Uniwersytetu Opolskiego, 60 lat od pierwszej wyższej uczelni w Opolu, przeniesienia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wrocławia do Opola, a nasz wydział ma też szczególną rocznicę. Jest to 50 lat mija od pierwszego naboru na chemię, na studia magisterskie z chemii, czyli chemia opolska w Opolu liczy sobie 50 lat. Z tego powodu wiele imprez odbywa się, zarówno naukowych, jak i towarzyskich w naszej uczelni. Niedawno, zeszły piątek, organizowaliśmy uroczystą konferencję naukową, którą obecnością swoją zaszczycili znani profesorowie i dziekani wielu wydziałów chemii, uniwersytetów i chemicznych politechnik z całego kraju. W najbliższym czasie, po wakacjach, w ostatni weekend sierpnia, odbędzie się zjazd absolwentów Uniwersytetu Opolskiego i WSP w Opolu. Też zapraszam na ten zjazd absolwentów naszego wydziału albo Instytutu Chemii, czyli absolwentów chemii. Będą mieli Państwo okazję zobaczyć, jak pięknie wygląda w tej chwili nasz budynek, który został odremontowany i jest wyposażony w nowoczesną aparaturę i sprzęt. Jest to w tej chwili wydział z laboratoriami na poziomie naprawdę europejskim. Jednocześnie, korzystając z okazji, zapraszam młodych ludzi, absolwentów szkół ponadpodstawowych do studiowania w naszej uczelni, szczególnie do studiowania chemii. Nasi absolwenci bez problemów mogą znaleźć pracę. Uczą się czy studiują w bardzo dobrych warunkach. Uczą się obsługi nowoczesnego sprzętu, zatem we wszystkich laboratoriach Europy, nie tylko Polski, ich kompetencje są doceniane. Zapraszam Państwa jeszcze raz na zjazd absolwentów i na inne imprezy organizowane z okazji tych rocznic.